Siemano, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku sezonów. Jak wiecie, grałem w sumie ostatnio już sezony i stwierdziłem, że pisaliście do mnie dużo komentarzy, że ciągle gram Realem i tak dalej, więc stwierdziłem, że może po prostu będę grał sezony, spadnę sobie z powrotem do najniższej ligi. Już troszkę pospadałem, bo spadłem do drugiej. Jak dobrze pójdzie, to w tym odcinku jeszcze uda mi się spaść do następnych. I tak dalej, spadniemy do najniższej ligi, nie wiem, która tam jest, chyba 10 czy 5. 5 jest w Ultimate, czyli tu jest 10, tak mi się wydaje. Spadniemy sobie do najniższej ligi i postaram się po prostu od nowa jakby kręcić te sezony i będziecie mi pisali, jakim klubem chcecie, żebym zagrał i klub, który będzie miał najwięcej łapek w górę, tym klubem zagram. Oczywiście niemożliwe jest, żeby zagrać klubami z Ligi Polskiej po prostu i odnajdzie nam przeciwnika, bo ostatnio, gdy robiłem serię z tego, to tak było. I teraz będzie tak samo, także troszkę wyjaśnię, na czym to będzie polegać, a tym razem zajmę się troszkę spadaniem w tym odcinku. Będzie to taki bardziej krótszy, informacyjny odcinek, tylko po to właśnie, żeby zebrać właśnie sobie informacje, jakim klubem chcecie, żebym zagrał. To ogólnie musimy poczekać do 5 minuty i wychodzimy z meczu. Także spróbuję może jakąś bramkę strzelić do 5 minuty. Ogólnie odpaliłem Real tylko dlatego, żeby mi znalazło przeciwnika, żeby nie miał problemu z tym. I co? I będziemy później spróbujemy. Kręć go, Krysiu, tak jest. Dobra, 3 minuta, jeszcze chwilkę. Bo do 5 minuty można wychodzić, także tutaj w sezonach to jest głupie, że pamiętajcie, żeby nie strzelić bramki przed 3 minutą, bo później. Przed 5 minutą, bo później wychodzą i mają w dupie. Dobra, jeszcze chwilkę, 5 minuta. Poczekam do 6, w sumie niech będzie. I tak jak mówiłem, piszcie mi pod spodem, jakim klubem chcecie, żebym zagrał. Głosujcie, łapkujcie się w górę, w dół. Także te łapki, te zespół, które dostanie najwięcej łapek w górę, tym zespołem będę grał. No oczywiście, jeśli się nie będzie on powtarzał. Jeśli będzie się powtarzał, to będę sobie brał inny po prostu. I tak to będzie wyglądało. Może spróbujmy teraz Barceloną. Tylko chodzi o to, żeby pospadać, także troszkę może na live'ie się zajmę, troszkę tym spadaniem pogadam z wami w międzyczasie. Spadnę sobie do tej ostatniej ligi. Wiem, że łatwo nie będzie, bo to jednak trzeba znajdować przeciwników i to wszystko, ale ogólnie sądzę, że ta seria będzie ciekawsza. Tym bardziej, że seria ta, właśnie sezony, zastąpi serię z Wirtualnej Gwiazdy. Dlatego, że po prostu na live'ie dużo gramy w Wirtualną Gwiazdę, a tak poza nim to ciężko mi jest zebrać was wszystkich, całą ekipę sobie, żeby zagrać tą Wirtualną Gwiazdę. I niestety naprawdę ciężko mi to jest nagrywać w tym okresie, w jakim ja chcę. A wiadomo, sezon jestem sam, odpalam sobie i gram. Jeśli chcielibyście jeszcze może jakieś mecze 2 na 2, to proponujcie, z kim mam je grać. A oprócz oczywiście Madesona, ja chciałbym zagrać z Dominikiem, nie wiem, czy się zgodzi jeszcze na to. Także troszkę zmian może u mnie na kanale, jeśli chodzi o FIFA, bardziej się będę się starał to udoskonalać. No koleś, strzel sobie tą bramkę, nawet jak chcesz, i tak wyjdę, będziesz 3-0 i tak. Także mniejsza z tym. Ogólnie właśnie wtedy dostawalibyście te odcinki. Wow, dostawalibyście odcinki z sezonów zamiast tej Wirtualnej Gwiazdy. Co myślę byłoby dużo ciekawsze według mnie. Koleś. 6 minuta, dobra. Albo niech strzeli, albo wychodzimy. Mniejsza z tym, stoję w miejscu. Dobra, opuść mecz, tak. I tak to będę robił, nie będę was zamęczał teraz na tym nagraniu, właśnie spadanie do najniższych lig. Pozostało mi jeszcze 4 mecze, kurde, za dużo punktów mam. Chyba że chcecie, żebym nie spadał do najniższej ligi, tylko grał sobie w tej samej. Ale to moim zdaniem troszkę mniej ciekawe będzie. Także jak chcecie, piszcie w komentarzach pod spodem, jakim chcecie zespołem, żebym nagrywał to wszystko. Spadnę sobie niżej po prostu i będzie ok. Więc ja się już z wami żegnam. Taki króciutki dzisiaj tylko film właśnie informacyjny w celu zagłosowania. Także jeszcze raz proszę, głosujcie pod spodem. I przy następnym weekendzie właśnie nagram i wybiorę, który zespół ma najwięcej głosów. Więc trzymajcie się. Na razie, do zobaczenia i piona.